Hej kochani, z tej strony zawsze ok, ja dziś na odcinku, o nie, stop, słuchajcie, pierwsze 20 osób, które wyjdzie teraz na mojego Instagrama i nim zafollowuje, to ja też was zafollowuję, znowu w tym tygodniu bawimy się w tą zabawę, jest ona tylko dzisiaj, więc korzystajcie, naprawdę te pierwsze 20 osób wbija po prostu w 3 sekundy. Cześć moi kochani, z tej strony zawsze ok, jeszcze raz z wami się witam, ponieważ dzisiaj będzie bardzo wyjątkowy odcinek o TikToku. Już parę razy takich TikTokowych odcinków było na moim kanale, ale słuchajcie, dzisiaj zdradzę wam, jak trafić w dla ciebie na TikToku oraz jak nagrać genialnego TikToka. Słuchajcie, przepis nie jest tylko jeden, ale jest to naprawdę bardzo łatwa sprawa. Uważam, że jeżeli wysłuchacie tych kilka podpunktów, to naprawdę może wam to bardzo pomóc. Więc koniecznie zostawiacie łapkę w górę, komentarz oraz subskrypcję na tym kanale, a ja zabieram się za zdradzanie wam moich sekretów TikTokowych. Punkt numer jeden, bardzo ważny. Zanim zaczniesz nagrywać takie TikToki, to po prostu sobie pooglądaj inne TikToki. Ja wiem, że to brzmi bardzo banalnie, ale poszukaj, jakie są tam trendy, poszukaj swoich ulubionych twórców, popodglądaj tych twórców parę dni, a nawet miesiąc czy rok, no dobra, nie tak długo, bo naprawdę ci twórcy najwięksi potrafią bardzo dużo zdradzić, jak tworzą TikToki, z czego korzystają, jak składają swoje filmy, gdzie ich wideo trafia dla ciebie, gdzie ich wideo naprawdę jest fenomenalne. Więc na początku, zanim rzucasz się w tą falę robienia i nagrywania od razu TikToków, to po prostu jest stop, chwila, moment, po prostu pooglądaj, poprzyglądaj się całej aplikacji, poprzyglądaj się innym twórcom i tym, co ci wyskakuje aktualnie. Punkt numer dwa, bardzo ważny, jest taki, żeby zadbać o stronę techniczną. Najważniejsze jest również to, żeby po prostu zacząć, jeżeli bardzo ci się marzy nagrywać te TikToki. Nie przejmuj się tym, jaki masz model telefonu, po prostu zacznij. Może po prostu będę dużo tego słowa dzisiaj używać. Może ktoś z twojej rodziny ma lepszy model telefonu i mógłby ci go po prostu od czasu do czasu pożyczyć. Słyszycie to po prostu? Warto również zaopatrzyć się w stojak, który naprawdę bardzo ułatwia życie podczas nagrywania wideo. I jest ich naprawdę bardzo dużo na rynku. Jeżeli zależy ci, żeby dostać go w tym momencie, to po prostu możesz wejść na Allegro i kupić taki stojak. Jest ich tam mnóstwo. Lub możesz też kupić używany, więc poszukaj na Aliexie, czy ktoś się czegoś nie chce pozbyć, ale uważam, że bardzo fajne stojaki są na AliExpressie, jednak cena jest bardzo zachęcająca, ponieważ te ceny wahają się między 5 a 10 zł, jednak no trzeba poczekać ten miesiąc na niego. Gorzej jest od strony technicznej, na przykład ze światłem, ponieważ wiem, że nie każdy na początku ma te pieniądze, żeby móc sobie pozwolić naprawdę bardzo drogie gadżety do wideo, ponieważ ja sama wiem, ile one wynoszą. Jednak pamiętam, że na samym początku drogi aż tak nie inwestowałam. Po prostu zaczęłam tworzyć. Jednak z czasem stwierdziłam, że potrzebuję tych lamp. Ja osobiście używam softboxów, ale przestrzegam was wszystkich przed lampami pierścieniowymi. Słuchajcie, lampy pierścieniowe są fenomenalne, są bardzo fajne, uważam, że najlepsze, jeżeli chcemy oświetlić tutaj swoją twarz, ale są bardzo drogie. Uważajcie na lampy pierścieniowe, które są takie malutkie, niby są na stojaku, po prostu zwracajcie uwagę na moc tej lampy, musi być bardzo wysoka, bo możecie naprawdę kupić lampę pierścieniową, która kosztuje 200 zł, a nie ma tej mocy, a w tej samej cenie znajdziecie lampę pierścieniową z naprawdę ogromną mocą. Musi być ogromna moc, musi tam być te super światło, nie inwestujcie w inne, ponieważ wiem, że one są drogie. Jeżeli nie macie pieniążków, to możecie na początku zainwestować po prostu w tańsze softboxy, które no troszeczkę się składa. A jeżeli w ogóle nie macie pieniędzy, to słuchajcie, też da się na to zaradzić, ponieważ pamiętajcie o tym, aby nie nagrywać pod światło, nie nagrywać w ciemnym pomieszczeniu i wtedy jesteście zależni od pogody. Czyli najważniejsze jest to, że było jasno na zewnątrz, słońce na zewnątrz, no i wtedy oczywiście musicie czekać. Wiem, że wtedy się pracuje o wiele gorzej jesienią i zimą, ale na przykład jeżeli przychodzi wiosna, lato, to o wiele łatwiej jest zadbać o to, żeby było jasno. Więc pamiętajcie, nie pod światło,
światło, nie ciemne pokoje, no i wtedy jesteście zależni od tego, jaka jest pogoda na zewnątrz, ale uważam, że najbardziej naturalnym światłem jest to na zewnątrz i też przy swoich filmach na przykład z niego korzystam. Więc trzy punkty tego drugiego punktu głównego jest taki, żeby się nie zniechęcać, jaki masz model telefonu, zadbać o stojak, który nie jest najdroższy i pomyśleć, czy możesz zainwestować i możesz sobie pozwolić w lampy. Uważaj na te pierścieniowe, pamiętaj najwyższa moc, no albo może jeszcze musisz poczekać, więc korzystaj ze światła naturalnego. Kolejny, trzeci punkt. Słuchajcie, uczcie się słów, które wypowiadacie, czy udajecie, że wypowiadacie na filmiku, ponieważ to bardzo widać, jeżeli ktoś nie potrafi słów danej piosenki. Jeżeli na przykład wskakuje Wam na walla, że jest jakiś super nowy trend taneczny, to zanim rzucicie się w nagrywanie tego trendu, powiedzcie sobie znowu stop, chwila, moment, odetchnijcie i przećwiczcie go w domu przed lustrem z 1000 razy, kto ile razy potrzebuje tak naprawdę. Bądźcie dokładni, ponieważ naprawdę często się zdarza, że jest prosty trend, a dużo ludzi myli go, no i jest on daleki od tego właśnie trendu i jest on hejtowany, co jest niepotrzebne i bardzo dołujące. Więc słuchajcie, zanim nagracie jakiś trend taneczny, albo zaczniecie śpiewać naprawdę na żywo, przećwiczcie to wszystko, ponieważ bardzo często widzę, ja Was obserwuję, obserwuję Wasze konta, że nagrywacie szybciutko, nie przemyślicie, a jest jak jest, dodaję i oczekujecie jakichś pochwał, a ludzie na TikToku, nie wiem, są gorsi od jury Tańca z Gwiazdami, więc słuchajcie, no będą osoby, które będą się przyczepiać, więc Wy starajcie się być najlepszą wersją siebie. Ćwiczcie, ćwiczcie i jeszcze raz ćwiczcie, a potem nagrywajcie i dodajcie najlepszą wersję Waszą taneczną, śpiewającą czy jakąkolwiek. Punkt numer 4! Słuchajcie, na TikToku, nie oszukujmy się, trzeba działać szybko. Jeżeli wskakuje jakiś trend, już nie mówię, czy jest jakiś on taneczny, aktorski, jakikolwiek, musicie go przećwiczyć, oczywiście to, co mówiłam przed chwilą, ale nagrać go bardzo szybko, jeżeli chcecie wyskoczyć jak najwyżej w wyświetleniach. Czyli jeżeli wyskakuje jakiś trend, to najlepiej, żebyś go wstawił do 48 godzin na swoje konto, oczywiście z odpowiednim hashtagiem, który towarzyszy temu trendowi. I oczywiście musi być on atrakcyjny, poprawnie wykonany i wszystkie zasady, które są w tym trendzie, muszą być zachowane. To jest najważniejsze, dlatego jeżeli ćwiczycie, to skupiajcie się na tych ćwiczeniach, zanim nagracie to wideo i musicie się śpieszyć. Mówię Wam totalnie serio, ponieważ im później, na przykład nagracie ten trend 4 dni później, 5 dni później, tydzień później, to będziecie coraz niżej w wyświetleniach, coraz niżej w tym hashtagu i coraz mniej osób na Was trafi. Ja jestem osobą, której nie zawsze zależy na trendzie, po prostu nagrywam sobie to, co chcę. Ale faktycznie, jeżeli chcę dostosować się do trendu, chcę pozyskać jakichś nowych obserwujących, nowych osób u siebie, to faktycznie ten trend musi wskoczyć do 48 godzin jak najszybciej. Punkt numer 5. Nie bójcie się działać. Naprawdę to jest bardzo ważne, ponieważ zauważyłam, że wiele osób to powstrzymuje, czyli taki wewnętrzny strach. Niestety zawsze było, jest i będzie to, że jakieś osoby ze szkoły, czy będziemy słyszeć od znajomych, będą się z nas naśmiewać to, co robimy w internecie, ponieważ taka jest moda i trzeba wyśmiewać te osoby. Słuchajcie, ja uważam, że nie trzeba, ale wiem, że tacy ludzie istnieją i ja dalej takich ludzi mam nawet w swoim otoczeniu. Słuchajcie, nie ma takiego czegoś jak jest na coś za późno, jesteś na coś za stara, za młody. Dobra, może Ci coś nie wyjść, ale jeżeli nie masz się czego wstydzić i jeżeli nie masz sobie nic do zarzucenia, to nie rozumiem, dlaczego nie masz działać w internecie. To, że ktoś Cię krytykuje, to odstaw to sobie na bok, nie przejmuj się tymi osobami. Wiem, że łatwo mi się mówi, sama dużo nad tym pracowałam. Faktycznie wiem, że takie słowa mogą podciąć Ci skrzydła, ale jeżeli Ci coś wychodzi i czujesz, że sprawia Ci to szczęście i wiesz, że coś może w przyszłości z tego być, bo starasz się, rozwijasz, to wrzucaj to. Słuchajcie, wiem, że jest taka seria u Naruciaka, który naśmiewa się i krytykuje, no, z bardzo takich mało śmiesznych TikToków i coś w tym jest, że faktycznie te TikToki są mało śmieszne, mało fajne i mało atrakcyjne i ogólnie są troszeczkę takie do bani. I
jeżeli wylądujecie w takim odcinku, to tak naprawdę nie powinniście tego brać do siebie, o Boże, bo ktoś mnie skrytykował, tylko mówisz sobie, okej, to teraz co mogę zrobić lepiej, żeby już po prostu tam nie wylądować? Po prostu nie zniechęcajcie się, tylko ćwiczcie dalej. Tak, wylądowanie w takim odcinku jest trochę swego rodzaju plusem, bo zauważy Was naprawdę dość spora widownia. I może te osoby się u Ciebie zatrzymają, ponieważ mają nadzieję, że dalej będziesz nagrywał takie beznadziejne TikToki, z których się będzie śmiał w tym przypadku Naruciak, ale może się okazać, że Ty weźmiesz się bardziej za siebie i będziesz robić naprawdę bardzo fajną twórczość. Więc uważam, że to powinno wszystko być na swój sposób motywacyjne, chociaż czasami w pierwszym takim odczuciu może być nieprzyjemne. Jeżeli dochodzi do takiego momentu, po prostu zastanówcie się nad sobą. Jeżeli czujecie, że to jest, że to co robicie jest super, to odkładacie takiego Naruciaka na bok i idziecie dalej do przodu. Punkt numer 6, bardzo ważny technicznie, jest taki, aby ćwiczyć po drodze wszystkie efekty specjalne, które na przykład są w aplikacji lub na przykład są w dodatkowych aplikacjach do TikToka. Ćwiczyć wszystkie napisy, poznać tą aplikację dogłębnie, co i jak najlepiej zastosować na nagrywanym wideo przez Was. Na przykład takie głupie czcionki, które, czyli napisy, które są dodawane do wideo na TikToku. Nie zawsze są one ustawione w dobrym miejscu. Kiedy ja przewijam te TikToki i widzę, że jest jakiś napis, ale on się z czymś pokrywa, zaczyna mnie to denerwować. Przećwiczcie sobie wszystko. To, że uczycie się aplikacji, nie oznacza, że każdy TikTok, który ląduje u Was na wallu, musi być perfekcyjny. Ponagrywajcie sobie nawet jakąkolwiek ciemną ścianę, cokolwiek. Poćwiczcie wszystkie efekty, poćwiczcie siebie. Dodaj sobie do roboczych, zobacz jak wygląda to na żywo i sprawdzaj, sprawdzaj, sprawdzaj. Korzystaj z aplikacji, korzystaj z dodatkowych aplikacji, dużo twórców pokazuje, gdzie i jak pracuje, w czym uczy się, jakich programów. Jest naprawdę mnóstwo programów do montażu, które są bardzo łatwe w użytku i które bardzo pomagają montować takie wideo na TikToka, jeżeli nie działasz stricte w TikToku i w ich edytorze. Punkt numer 7. Wrzucacie te TikToki, to też warto zawsze obserwować innych i warto sobie wybrać kogoś, kto Was na przykład inspiruje, kto Wam się podoba. Ja uważam, że takie osoby na przykład jak Ewa Zawada, nie wiem czy dobrze wypowiadam jej nazwisko, dobra faza w każdym razie na TikToku, ona robi fenomenalne TikToki. Co najlepsze, ta osoba uczy i mówi po kolei jak wykonuje swoje TikToki, to jak uczy na YouTubie jak wykonała swoje slow-mo, to naprawdę jest genialne. Nie dość, że dziewczyna robi super rzeczy wideo i można od niej się naprawdę inspirować na wielu poziomach, to przy okazji przekazuje swoją wiedzę za darmo. Za darmo Wam, która hula w internecie i naprawdę poświęcenie paru minut na to, żeby nauczyć się z jakich aplikacji ona korzysta do edycji wideo, jak robi te slow-mo, jest genialne. Dodatkowo Ewa od jakiegoś czasu zauważyłam, że promuje mniejsze konta, robi z nimi duety. To jest w ogóle też super. Ja uważam, że z takich rzeczy warto korzystać. Punkt numer 8. Taki bardzo mały, techniczny punkcik, który często jest zapominany przez wiele, wiele osób, który niszczy efekt, jest taki, aby nie zapomnieć przyczyścić sobie obiektywu w telefonie lub w aparacie, w zależności czym nagrywacie, ale bardzo często widzę, że nie jest przeczyszczony ten obiektyw w telefonie i ktoś wrzuca super TikToka, a milion komentarzy jest takich nie przeczyściłeś, nie przeczyściłeś, to brzydko wygląda i tracicie ten super końcowy efekt i pozytywny odbiór, który tak naprawdę pomaga temu TikTokowi gdzieś tam sobie wędrować i wyskakiwać na wallów dla Ciebie. Więc nie zapominajcie o takich malutkich, ważnych rzeczach. 9. punkt jest taki, że musisz też zrozumieć fakt, że nie w każdym trendzie będziesz czuła czy czuł się dobrze. Więc to nie oznacza, że tam gdzie poleci ten trend, Ty też musisz za nim polecieć i go zrobić byle jak żeby zrobić. Jeżeli tego nie czujesz, zostaw to. Przysięgam, za 5 minut pojawi się coś innego fajnego na TikToku, gdzie każdy będzie to nagrywał. A jeżeli nie czujesz tych trendów, po prostu wymyśl swój content i za nim idź i nie jesteś zależny od nikogo. Dobra, moi kochani, mam nadzieję, że Wam pomogłam, mam nadzieję, że dotrwaliście do końca odcinka, mam nadzieję, że Wasze TikToki będą fajne, mam nadzieję też, że podacie mi nazwy swoich TikToków, żebym mogła Was obserwować i że będziecie coraz lepsi. I będziecie rosnąć w górę i będziecie się starać. Więc dobra, moi drodzy, ja dziękuję Wam na dziś i jutro zapraszam Was na kolejny odcinek. Trzymajcie się ciepło, cześć kochani, pa!